Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji ze mną. Tematem dzisiejszym będzie dowodzenie tożsamości trygonometrycznych. Jest to dosyć trudny temat dla przeciętnego ucznia, więc ucząc się ze mną, musisz zwrócić szczególną uwagę na wzory, które dla Ciebie na początku muszę napisać. Otóż, żeby móc dowodzić jakieś trudne tożsamości, które zawierają funkcje trygonometryczne, muszę Ci podać najpierw podstawowe tożsamości trygonometryczne. Pierwszy wzór, który Ci podam, jest to wzór, który ma taką ładną nazwę. Jedynka trygonometryczna. Jedynka trygonometryczna. I teraz ten wzór napiszę. Sinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa, równa się zawsze 1. Zauważ, żeby takie wyrażenie było prawdziwe zawsze, te kąty tutaj muszą być takie same. Czyli na przykład sinus kwadrat 30 stopni dodać kosinus kwadrat 30 stopni równa się 1. Gdybym za alfa podstawiła tutaj 47 stopni, tutaj też muszę 47 stopni podstawić. Będziemy ten wzór w zadaniach wykorzystywać. Czasem zdarza się tak, że z tego wzoru będzie nam potrzebny na przykład przekształcić sinus kwadrat alfa. Więc ja to od razu napiszę, żeby nam to nie umknęło. Sinus kwadrat alfa to się równa 1. I teraz to przenoszę na tą stronę. 1 minus kosinus kwadrat alfa. Analogicznie. Kosinus kwadrat alfa to się równa 1 minus. I teraz to przenoszę na tą stronę. Sinus kwadrat alfa. Dobrze. Kolejny wzór to jest wzór na tangensa kąta alfa. Czyli pisz, tangens alfa równa się, i teraz podaję Ci ten wzór, sinus alfa nad kosinus alfa. Tak jest zawsze, ten kosinus tutaj, zauważ, znajduje się w mianowniku. I teraz, żeby mianownik miał sens, nie może być zerem. W związku z tym taki wzór zachodzi przy określonym założeniu, że kosinus alfa nie może być zerem. Tak się składa, że jesteśmy teraz na kursie matury podstawowej z matematyki i zadania, które są wybrane właśnie na maturę podstawową, są tak dostosowane, żeby to założenie było zazwyczaj naturalnie spełnione. Ale ja piszę, żebyś o tym pamiętał. To jest wzór na tangensa. Teraz trzeci wzór to będzie wzór na kotangensa kąta alfa. Kotangens kąta alfa jest odwrotnością tangensa. Zatem w liczniku będzie kosinus alfa, w mianowniku będzie sinus alfa. I tu będzie spełnione również, musi być spełnione założenie, że sinus alfa nie może być absolutnie zerem. Czwarty wzór to jest wzór, który łączy tangensa z kotangensem i wygląda następująco. Jak tangensa kąta alfa pomnożę przez kotangensa kąta alfa, to otrzymam zawsze jedynkę. Oczywiście pamiętaj przy odpowiednich założeniach. Żeby istniał tangens, musi być spełnione takie założenie. Żeby istniał kotangens, musi być spełnione takie założenie. Pragnę tutaj dodać, bo to są wszystkie tożsamości, które powinieneś umieć przystępując do rozwiązywania zadań, aczkolwiek pragnę dodać, iż zgodnie z podstawą programową kotangens kąta alfa został w tej chwili wyrzucony z zakresu matury, aczkolwiek ja go podaję, ponieważ nieraz w zbiorkach zadań, w podręcznikach możesz spotkać się z kotangensem, więc żebyś nie był zdziwiony, co to jest. A popatrz, nie jest to trudna rzecz. Ta kotangens alfa jest to tylko odwrotność tangensa alfa. Zadanie numer 1. Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną. Tym się właśnie zajmujemy, dlatego tak skonstruowane są polecenia na naszej dzisiejszej lekcji. Otóż przepiszę tą tożsamość, która zobaczymy, czy będzie to tożsamość trygonometryczna. Prawdopodobnie jest tak, skoro takie polecenie, no zadanie numer 1, więc tak dobrałam, żeby oczywiście tak było. Popatrzmy teraz tutaj. Zanim przystąpimy do dowodzenia, to pierwsza sprawa, musimy zawsze zapisać sobie założenia, gdyby jakieś w danej równości miały zachodzić.
Tutaj na istnienie sinusa nie ma żadnych założeń. Na istnienie kosinusa nie ma żadnych założeń. Dlatego dziedziną takiego równania są oczywiście liczby rzeczywiste. W takich sytuacjach na maturze nie musisz tego pisać, że dziedzina to są liczby rzeczywiste, bo jest to oczywiście naturalnie spełnione. Jeżeli nie napiszesz założenia, to znaczy, że w domyśle chodzi o liczby rzeczywiste. Dobra, i to, co my mamy teraz zrobić, to my mamy to wykazać. Wykazać, czyli mamy, postawiliśmy sobie taką tezę, ja tezę tutaj piszę, te dwukropek, i my to będziemy dowodzić, czyli dowód to jest, ja piszę D dwukropek, można pisać słownie cały wyraz dowód. I teraz tak, żeby dowodzić tożsamości, to będziemy sobie najczęściej, mówię, wychodzić z jednej strony i dochodzić do drugiej strony. Zazwyczaj zaczynamy od strony trudniejszej, bądź też od strony, z której wiemy, co dalej wynika. Czyli od strony, którą umiemy coś przekształcić. Popatrz. Tutaj patrzmy sobie na tą naszą lewą stronę. Jest kwadrat, czyli może wzór skróconego mnożenia. Czyli faktycznie wyjdziemy od lewej strony. Ja tą lewą stronę przepiszę. Pierwsza rzecz nie wymaga jakichkolwiek zdolności matematycznych. Trzeba wybrać stronę, która nam się wydaje trudniejsza i tak też wybrałam. I teraz popatrz, które działanie możemy zrobić. Oczywiście tego nie dodamy. Tego nie damy rady dodać. Musimy zastosować wzór skróconego mnożenia. Ja tutaj na boku przypomnę, wzór skróconego mnożenia był taki. A plus b do kwadratu to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Taki jest wzór skróconego mnożenia. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Zatem, zgodnie postępując z tym wzorem, mamy pierwsze do kwadratu, czyli sinus do kwadratu x. Popatrz, mogłabym napisać inaczej. Mogłabym napisać sinus x i to w nawiasie do kwadratu. Tylko, żeby tych nawiasów nie było tak dużo, to przyjmujemy, że tak będziemy właśnie zapisywać. Sinus podniesiony do kwadratu x. Dodać, teraz zgodnie ze wzorem, 2, czyli podwojony, pierwszy wyraz razy drugi. Czyli 2 sinus x razy cosinus x. Dodać. I teraz tutaj we wzorze, ja ten wzór tutaj oddzielę, dodać, jeszcze we wzorze jest b kwadrat, a naszym b jest tutaj cosinus x, czyli dodać cosinus kwadrat x. To się równa, będę pisała pod spodem. I teraz popatrzmy. Dodawanie tu jest. Dodawanie w matematyce jest działaniem przemiennym. Czyli ja przemienię tak, żeby ten sinus kwadrat x stał mi koło cosinusa kwadrata x. Niektórzy pewnie już widzą, o co mi chodzi, ale ja to zapiszę, żeby szczególnie dla tych osób, które mogłyby mieć z tym problemy, równa się. I teraz popatrz, dlaczego ja tak zrobiłam. Zrobiłam tak dlatego, ponieważ tutaj ci na boku napisałam, przypomniałam jeszcze raz te wszystkie wzory, które na początku lekcji wprowadzałam. Czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. U nas jest coś takiego. Co prawda nie nazywa się alfa kąt, ale nazywa się x. Oczywiście mówiłam, że nie ma to znaczenia. Ważne, żeby było tutaj tak samo jak tutaj. No to mamy sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się zawsze 1. Czyli co ja mogę w następnej kolejności zrobić? Ja mogę zamiast tego napisać 1, dodać 2 sinus x. To przepisuję, bo z tym nic nie umiemy dalej zrobić. I teraz popatrz, co dostaliśmy. Czy dostaliśmy prawą stronę, czyli to tutaj, co chcieliśmy? Oczywiście. Piszemy równa się prawa strona, czyli lewa strona równa się prawa strona, czyli wykazaliśmy, że to jest tożsamość trygonometryczna. Możesz sobie podpisać słownie, jest to tożsamość trygonometryczna, aczkolwiek możemy, wystarczy jak skończymy dowód, co kończy dowód. Wykazaliśmy. Co prawda polecenie było sprawdź, czy. Czyli teoretycznie mogłaby to nie być tożsamość. Ale ja już na początku oczywiście wiedziałam, że jest to tożsamość trygonometryczna, więc zrobiłam z Tobą zadanie sformułowane jako dowodzenie, prawda? Jest to dowodzenie tożsamości trygonometrycznej. I najprościej Ci wyjść z jednej strony i dojść do drugiej, chociaż czasem będziemy też robić, myślę, inaczej, w zależności od tego, jak trudny będzie przykład. Zadanie numer 2.
Wykaż, że podana równość jest tożsamością trygonometryczną. Przy tak sformułowanym zadaniu my to wiemy, że to musi być tożsamość trygonometryczna, bo tak sformułowałam, prawda? Ale i tak robimy to dokładnie tak samo, jak zadanie numer 1. Ja tą równość przepiszę najpierw. 1 plus sinus x w nawiasie razy i teraz w drugim nawiasie. 1 nad cosinus x minus tangens x równa się cosinus x. I mamy wykazać tutaj, ja to zapiszę jako tezę oczywiście, mamy wykazać, że jest to tożsamość trygonometryczna. Na początek, tak jak powiedziałam, musimy sobie ustalić pewne założenia, czyli pewne ograniczenia dla tego wzoru. Otóż pierwszym ograniczeniem jest to, że tu w mianowniku jest kosinus, czyli musimy napisać założenie, że kosinus x nie może być zerem. Moglibyśmy to napisać troszkę wyżej nad tą tezą, ale obok niech też będzie. I drugie założenie, kiedy tangens istnieje? Otóż tak się składa, że tangens, przypomnij sobie początek dzisiejszych zajęć, tangens istniał wtedy, kiedy cosinus x nie był równy 0. Czyli zgadza się, że to się pokrywa nam to założenie zarówno dla tej części, jak i dla tej części. No to w takim wypadku dowodzimy. Dowodzimy, tak jak powiedziałam, w zadaniu numer 1, musimy sobie wybrać stronę, która jest trudniejsza, z którą będziemy coś robić, ją przekształcać i dojdziemy do drugiej strony. Oczywiście widzą wszyscy, że trudniejsza jest lewa strona, czyli ja tą lewą stronę na początek przepiszę, czyli w pierwszej kolejności nic nie obliczamy, nic nie przekształcamy, przepisujemy trudniejszą stronę. I teraz zauważ, że będziemy musieli wykonać działanie. Czy ja to w środku dam radę wykonać, dodawanie? Nie. Czy ja dam radę to odejmowanie wykonać? Nie, ponieważ to są różne funkcje trygonometryczne. Nie dam rady ani tego dodać, ani tego odjąć. Więc co mi pozostaje do wykonania? Otóż mnożenie. Ale jak będę mnożyła? Będę mnożyła każdy z każdym. Czyli to z tym, to z tym, później to z tym i to z tym. Oczywiście kolejność jest dowolna, aczkolwiek tak zaznaczyłam, tak będę mnożyła. Czyli popatrz, mówię na głos. 1 razy 1 nad cosinus x, to się oczywiście nie zmienia, bo mnożenie przez 1 nic nie zmienia, czyli przepisuję 1 nad cosinus x. Dalej, 1 razy minus tangens x, no to będzie minus tangens z x. Dalej, teraz mnożę to. To jest na plusie, więc mogę od razu plus napisać. Sinus x razy 1 nad cosinus x. Może zapiszę to, będzie Ci łatwiej. Sinus x razy 1 nad cosinus x. I teraz tutaj mamy tu na plusie, tu na minusie, czyli będzie minus. Sinus x razy tangens x. Sinus x razy tangens x równa się. No to piszemy dalej pod spodem. Takie wyrażenie, 1 nad cosinus x, nic z tym nie zrobimy, więc przepisujemy. Dalej minus. Tangens x. Niby, popatrz, jest tutaj wzór na tangensa. Mogłabym go zastosować, ale na razie może przepiszę. Jak będzie potrzeba, to też zrobimy. Dalej, dodać. I teraz popatrz, ja to muszę pomnożyć. W jaki sposób? Jeżeli masz problemy z mnożeniem, a widzisz ułamek, to dopisz sobie zawsze tutaj 1. Nic to nie przeszkadza, a będzie Ci łatwiej. Dlaczego? Bo wtedy licznik z licznikiem sobie pomnożysz, mianownik z mianownikiem. Czyli jak u góry pomnożę sinus x razy 1, to mamy sinus x i 1 razy cosinus x, to jest cosinus x. Odjąć. Tutaj kolejny już, ostatnia część, to jest sinus x razy tangens x. Ja nie dam rady tego tak super wykonać, prawda? W związku z tym muszę, co zrobić? No przepiszę sinus x, nie pomnożę tego razy tangens x, ale zamiast tangensa mogłabym napisać wzór. Teraz. Teraz już napiszę, no bo i tak tego nie jestem w stanie wykonać. To napiszę wzór. Czyli zamiast tangensa napiszę sinus x nad cosinus x. No to napiszę, popatrz, sinus x przez cosinus x. Tu jest oczywiście mnożenie, równa się. No to co? Do początek przepisujemy 1 nad cosinus x, odjąć. A przepiszmy ten tangens x, dodać. A teraz popatrz, sinus
sinus x nad cosinus x. Co to jest? Patrzymy na wzór. To jest tangens. Wiesz, wzory, które ja Ci podaję, one zachodzą w obie strony. Czasem tangensa się rozwija na sinus alfa przez cosinus alfa, a czasem sinus alfa przez cosinus alfa zwija się w tangensa. Zależy, co Ci jest potrzebne do zadania. No więc ja teraz tutaj zwinę to w tangens alfa, czyli napiszę, że to dodać tutaj tangens x oczywiście, bo w tym naszym zadaniu nie ma alf, tylko są x. Dobrze, dalej minus. Teraz znowu muszę to pomnożyć, czyli dopiszę sobie nad 1. Jak masz problemy właśnie z mnożeniem, to zrób tak, jak ja tutaj mówię. Czyli dopisz sobie nad 1 i teraz sinus x razy sinus x. To jest sinus kwadrat x. Tak, podzielone przez 1 razy cosinus x, no to oczywiście jest cosinus x. To się równa. Popatrz, co otrzymaliśmy. Początek przepisujemy. I teraz popatrz taką rzecz. Mamy tangensa na plusie i tangensa na minusie. Nam się skróci to. Poredukowały się tangensy. Więc ja przepisałam początek i jeszcze tutaj koniec, czyli minus sinus kwadrat x przez cosinus x. I popatrz, co dostaliśmy. Dostaliśmy dwa ułamki, które już mają wspólny mianownik. No to co? To dajemy na jedną kreskę teraz. Czyli piszę taką wielką kreskę, w mianowniku napiszę cosinus x i teraz u góry przepiszę 1 i tu mamy minus sinus kwadrat x. To się równa. Czasem młodzież w takim momencie też ma problem, bo nie wiedzą, co dalej. Otóż, jak zobaczysz jedynkę w tożsamości i za nią, za tą jedyneczką, zobaczysz od razu na minusie sinus kwadrat x albo na minusie cosinus kwadrat x, to musisz pomyśleć, że wtedy dobrze jest zamiast tej jedynki zastosować jedynkę trygonometryczną. Czyli zrobić ten wzór tutaj numer 1. Zastosować wzór numer 1, tylko go rozwinąć tą jedynkę. No więc ja rozwijam. Czyli piszę, zamiast jedynki piszę sinus kwadrat x, dodać cosinus kwadrat x. To jest zamiast mojej tej jedynki. Popatrz, ja Ci to zaznaczę, żebyś lepiej widział. Zamiast mojej jedynki to napisałam i za tym. Minus sinus kwadrat x i to wszystko nad cosinus x. To się równa. To już jesteśmy bardzo blisko końca. I teraz popatrz. Tu mam sinus kwadrat x na plusie, a tu mam na minusie. No to co? No to skrócę. To mi się skróci z tym całkowicie. I co mi u góry w liczniku zostanie? Zostanie mi cosinus kwadrat x podzielone przez cosinus x. To się równa. Ile to będzie cosinus kwadrat x podzielone przez cosinus x? No tak się składa, że jeden cosinus u góry się skróci. Czyli często tak robimy w matematyce. Tego cosinusa oczywiście dzielimy przez cosinusa i dostajemy 1, a tu mamy cosinus kwadrat x, czyli ja podzielę przez też cosinusa x, czyli 1 mi się skasuje, czyli my to piszemy, że ten kwadracik się jakby kasuje. I mamy cosinus x nad 1, a to po prostu jest cosinus x. A co mieliśmy dostać po prawej stronie? Otóż mieliśmy właśnie to dostać, czyli napiszę Ci, że to się równa prawa, czyli lewa strona równa się prawa, czyli tak, zgadza się, jest to tożsamość trygonometryczna. Co kończy dowód w tym wypadku? Zadanie numer 3. Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną. Ja raz tutaj sformułuję polecenie sprawdź czy, a inne polecenie wykaż, że. I tak będziemy robić to tak samo, tylko po to Wam tak formułuję, żebyście widzieli, że raz może być tak na maturze, raz może być tak. Czyli ja przepiszę tą równość, którą będziemy podejrzewać o to, że jest tożsamością trygonometryczną. Tak. Dobrze. I ta równość, popatrz,
ona już nie jest taka prosta, jak na przykład równość w zadaniu pierwszym czy drugim. Czyli tak na pierwszy rzut oka my może nie widzimy tego, że to będzie tożsamość trygonometryczna, prawda? Może być, a nie jest, skoro jest sformułowany sprawdź czy. Czyli niby to możemy potraktować jako dowodzenie, ale ja zadanie numer jeden od razu wiedziałam, prawda, że to będzie tożsamość, więc napisałam Ci teza, dowód, a tutaj zrobimy trochę inaczej. Czyli wyjdziemy z lewej strony, bo oczywiście ona jest trudniejsza, ale zobaczymy, czy dojdziemy do strony prawej. Tutaj jako ciekawostkę podam Ci, że jak formułują zadania tego typu w książkach czy w zbiorkach zadań, to bardzo często jest tak, że te równości, które dają nam, to są tożsamości trygonometryczne, ale czasem jakiś przykład się może okazać, że nie jest. Więc dlatego, jeżeli jest polecenie sprawdź czy, to jak nie jesteś pewien tak na pierwszy rzut oka, to lepiej wyjdź sobie od lewej, zobaczysz, czy dojdziesz do prawej. Powiedziałam tutaj wcześniej, że na początek musimy napisać założenie. I teraz, jakie jest założenie na istnienie kotangensa? Pamiętasz? Było takie założenie, że sinus x nie może być zerem. Dlaczego? Ponieważ w mianowniku zera być nie może. Dlatego ja to założenie tutaj Ci napisałam. Natomiast, czy jakieś jeszcze inne założenie tutaj jest? Tak się składa, że w mianowniku jest kotangens podniesiony do kwadratu. Jeżeli ja liczbę jakąkolwiek podniosę do kwadratu i dodam do tego 1, to będzie to zawsze liczba dodatnia. W związku z tym ja nie muszę pisać dodatkowych założeń. W tym akurat konkretnym przykładzie. No to wychodzimy sobie z lewej strony i teraz popatrz. Co zrobić w tej lewej stronie, żeby dojść do prawej strony? Na pewno nie możemy mieć kotangensa, bo po prawej stronie cały czas musisz kukać na prawą stronę, bo po prawej stronie jest kosinus. Czyli szukamy wzoru, za pomocą którego moglibyśmy przejść dalej, czyli wykonać kolejny krok. No to patrzymy. Kotangens, popatrz, tutaj jest wzór. Kotangens alfa to jest kosinus alfa przez sinus alfa. No to spróbujmy ten wzór właśnie wykorzystać. Czyli przepisuję kreskę, u góry 1, odjąć. I teraz tu mam kotangens do kwadratu. Czyli jeżeli ja mam zrobić kotangens do kwadratu, to w tym wzorze też muszę tu napisać kwadraty. Czyli będziemy mieć kosinus kwadrat x przez sinus kwadrat x. Analogiczne rozumowanie przeprowadzamy w mianowniku, czyli 1 dodać i tak samo. Kosinus kwadrat x przez sinus kwadrat x. To się równa. Dalej. Kreskę ułamkową przepisujemy. Musimy jakoś to odjąć, prawda? Musimy jakoś to odjąć, ale żeby odejmować, musimy mieć wspólny mianownik. Czyli popatrz, tu jest jedynka. Ja tą jedynkę chcę zastąpić takim wyrażeniem, które oczywiście też będzie dawało 1, ale będzie miało taki sam mianownik jak to dalsze wyrażenie to. Czyli co zamiast jedynki napiszę? Napiszę bardzo prosto. Sinus kwadrat x podzielone przez sinus kwadrat x. Zauważ, że jak to skrócę z tym, wyjdzie 1. Więc taką operację robię tylko po to, żeby mieć wspólne mianowniki, a resztę przepisuję. W mianowniku tego dużego ułamka naszego głównego oczywiście robię tak samo, czyli sinus kwadrat x podzielone przez sinus kwadrat x dodać i to przepisuję. To się równa. Pamiętaj, że tutaj jest, popatrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kresek ułamkowych, ale jedna jest główna i tą główną musisz przepisywać taką dużą, żeby było wiadomo. Od tego sobie zawsze zaczynaj. Przepisujemy główną kreskę ułamkową. I teraz, po co ja tak zrobiłam? Żeby to napisać na wspólnej kresce. Czyli ja napiszę tutaj kreskę, tylko ona musi być stosunkowo mniejsza od tej. I teraz tu będziemy mieć mianownik sinus kwadrat x, a u góry co będziemy mieć? U góry będziemy mieć sinus kwadrat x odjąć kosinus kwadrat x. Podobne rozumowanie przeprowadzamy tutaj. Czyli znowu kreskę ułamkową w mianowniku sinus kwadrat x, a u góry mamy sinus kwadrat x plus kosinus kwadrat x równa się. Teraz popatrz, co możemy zauważyć. Czy jest tu jakiś wzór?
Oczywiście, jest tutaj jedynka trygonometryczna. Tylko nie tu z minusem, tylko tutaj z plusem. To jest ten wzór numer 1. Czyli co ja mogę zrobić? Mogę to przepisać jeszcze raz. Robię to bardzo wolno, żeby gdzieś ci nie umknęło coś. Przepisuję dużą kreskę i zamiast tego mojego czerwonego wstawię jedyneczkę. Czyli napiszę 1 nad sinus kwadrat x. Popatrz, troszkę przejrzystsze jest to bardziej, prawda? Trochę takie ładniejsze w zapisie. Ale nie koniec. Teraz będziemy musieli tą główną kreskę zastąpić albo dzieleniem, albo zrobimy krok w przód. Czyli zastąpimy od razu mnożeniem przez odwrotność. I tak właśnie zrobię, czyli u góry przepisujemy sinus kwadrat x minus kosinus kwadrat x nad sinus kwadrat x. Zauważ, że już tej wielkiej kreski nie piszę, tylko będę zatem pisała od razu razy i ten dół tutaj, ten tutaj, co ci zaznaczę, przez odwrotność. Czyli dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność, nie powinno oczywiście cię to dziwić. Czyli piszę sinus kwadrat x przez 1. I teraz popatrz, co mogę zrobić. Mogę skrócić. Jeżeli są takie same wyrażenia, mogę skrócić. Czyli sinus kwadrat x z tym sinusem kwadratem x oczywiście się skraca do jedynek. Jedynki możesz pisać, nie musisz. Ważne, żebyś wiedział, że tam się skróci faktycznie. I teraz popatrz, co nam zostało jedynie. Jedyneczek nie będziemy pisać, bo po co to pisać razy 1, czy po co to pisać nad 1. Po prostu przepiszę sinus kwadrat x minus kosinus kwadrat x. I teraz powiedz mi, czy wyszła nam już strona prawa? Ktoś by mógł powiedzieć, nie, 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 to pewnie nie jest tożsamość, bo mi nie wyszło to samo, co tutaj. Przypominam ci, ma ci wyjść prawa strona, żeby to była tożsamość trygonometryczna. Ale to nie znaczy, mój drogi, że zrobiliśmy źle. Nie, nie, nie. Tylko to znaczy, że trzeba będzie pewnie jeszcze coś przekształcić. Otóż na początku lekcji powiedziałam ci, że jak stosujemy jedynkę trygonometryczną, tego już tutaj nie zapisałam, to z jedynki trygonometrycznej oczywiście automatycznie możesz zapisać wzór na sinusa. I ten wzór na sinusa, ja tutaj zaznaczę, to było, tu ci napiszę, 1 minus kosinus kwadrat x. Na początku lekcji o tym mówiłam. Czyli ja zamiast tego sinus kwadrat x napiszę 1 minus kosinus kwadrat x. Resztę przepiszę. Minus kosinus kwadrat x równa się. I teraz popatrz. Jedynkę przepisuję, a to i to są wyrazy podobne. Tu mamy kosinus kwadrat x, jeszcze jeden kosinus kwadrat x, tylko to, czyli będą dwa kosinusy kwadraty x, ale oczywiście na minusie. Czyli minus 2 kosinus kwadrat x. I teraz popatrzmy, czy wyszła prawa strona. Oczywiście wyszła. Czyli piszemy prawa strona, czyli lewa strona równa się prawa strona, czyli czy to jest tożsamość trygonometryczna? Oczywiście to, ten przykład jest tożsamością trygonometryczną przy odpowiednim założeniu początkowym zadania. Zadanie numer 4. Po raz kolejny takie samo polecenie. Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną. Przepiszę sinus x podzielone przez 1 plus kosinus x, dodać 1 plus kosinus x podzielone przez sinus x. I to ma nam prawdopodobnie wyjść 2 nad sinus x. Żeby, oczywiście można było sprawdzić też tego, od razu nie widzimy, że to jest tożsamość trygonometryczna. Jest to zbyt trudny przykład, nie widać tego od razu. Zatem będziemy musieli wyjść znowu z jednej strony i wyjść i dojść do drugiej. Pewnie już zauważyłeś, że zazwyczaj wychodzimy z lewej strony. No zazwyczaj tak są skonstruowane zadania, też na maturze czy na sprawdzianach, że wychodzimy z lewej strony i dochodzimy do prawej. Żeby taka tożsamość mogła być spełniona, oczywiście musimy napisać założenie, że ten mianownik, czyli sinus x, absolutnie nie może być zerem. Ten mianownik, to jest to samo, to nie będę przepisywała. I ten mianownik, czyli 1 plus kosinus x, też nie może być zerem. W sumie wystarczy, jak tak zapiszesz. Aczkolwiek niektórzy jeszcze tutaj piszą, że kosinus x nie może być, jak to przeniosę, minus 1. Czyli tak jakby są spełnione dwa założenia, muszą być spełnione. To
To są założenia. Muszą być spełnione. W tym wypadku kolejny przykład, już ostatni na dzisiejszych zajęciach, to jest przykład, gdzie zachodzą dwa założenia. Tak się składa, czasem jest jedno założenie, czasem nie ma założeń. Czasem są dwa założenia, czasem są trzy. Zależy od trudności i stopnia skomplikowania danego przykładu. No to wychodzimy. Oczywiście wychodzimy z lewej strony, bo trudniejsza, więc pozwolisz, że przepiszę ją najpierw. I teraz popatrz. Co tu zrobić? Czy dam rady dodać to, co tutaj w mianowniku? Nie. Czy dam rady dodać to, co tu w liczniku? Absolutnie nie. Czy dam rady to od razu tak dodać, z kolei to działanie, dodawanie? Nie. Więc, żeby móc dodać to, bo to by się dało, musimy mieć wspólny mianownik. Ale wspólny mianownik dla tego pierwszego ułamka i dla tego. To teraz co będzie wspólnym mianownikiem? Otóż tak się składa, że wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tego mianownika razy ten mianownik, tak? Czyli ten mianownik razy ten mianownik. Czyli ja pozwolę, że napiszę taką dużą kreskę ułamkową, przepiszę Ci najpierw pierwszy ułamek. I teraz, co to znaczy, że ja będę zmieniała mianownik? To znaczy, że ja do mianownika dołożę i do licznika dołożę to, co mi brakuje, to, przez co muszę rozszerzyć. Popatrz, ja tu muszę mieć jeszcze sinusa, czyli dokładam razy sinus x u góry, ale też razy sinus x na dole. Tylko tak się składa, że takie coś nie mogę zostawić. Muszę to zrobić w nawiasie, bo ja muszę to cały, ten cały mianownik rozszerzyć razy sinus x. Dobrze, no to dodać. Teraz robię drugą kreskę, też troszkę większą. I najpierw przepiszę to, co było podane na początku. Tak? I teraz ja to muszę rozszerzyć teraz przez co? Muszę rozszerzyć teraz przez ten mianownik. Czyli muszę dołożyć zarówno w liczniku, jak i w mianowniku 1 plus cosinus x. Muszę zrobić w nawiasie 1 plus cosinus x. Pamiętaj, że jak mnożysz, to pamiętaj, że czasem trzeba dać ten nawias. Dobrze, no to równa się i będziemy przekształcać dalej. Piszę sobie kreskę ułamkową, wykonamy działania. Więc tak, sinus x razy sinus x to jest sinus kwadrat x. W mianowniku nie będziemy wykonywać na razie działań. Jak zajdzie taka konieczność, to oczywiście wykonamy, a na razie nie będziemy. To ja mianownik przepiszę, tutaj kolejność oczywiście mnożenia nie ma znaczenia. I teraz co muszę zrobić u góry w liczniku? No muszę to powymnażać, czyli ja wymnażam każdy z każdym najlepiej. 1 razy 1, 1, dodać. 1 razy cosinus x, cosinus x, dodać. Teraz cosinus x razy 1, też cosinus x, dodać. Cosinus x razy cosinus x, no to oczywiście to jest cosinus kwadrat x. To się uzna. Po co ja to zrobiłam? No, po to zrobiłam, żeby teraz wszystko dać na jednej kresce ułamkowej. Czyli ja przepisuję mianownik i teraz popatrz, wszystko daję na jedną kreskę. Czyli zaczynam. Sinus kwadrat x. Dodać 1. Dodać. Tu mam cosinus i cosinus. Popatrz, ja to Ci podkreślę. No to mogę napisać od razu 2 cosinus x, żeby tak za dużo nie przepisywać. I dodać cosinus kwadrat x. No i to się równa pod spodem. Oczywiście mianownik automatycznie, bez zastanowienia przepisujemy. I teraz patrzymy sobie, czy u góry nie zobaczymy jakiegoś wzoru. Otóż tak się składa. Już w zadaniu numer 1 stosowaliśmy ten wzór. Popatrz, mamy sinus kwadrat x, dodać, no bo są tutaj same plusy, cosinus kwadrat x. Sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x to jest zawsze 1. Czyli ja zamiast tych dwóch moich czerwonych kółeczek napiszę jedną jedynkę. Dodać, resztę przepiszę. 1 plus 2 cosinus x. To się równa. No oczywiście, no 1 plus 1 to jest 2, więc ja to przepiszę. W tych tożsamościach trygonometrycznych czasem jest tak, że jest dużo pisania, zależy jaki przykład. Zadanie numer 1 było króciuteńkie, ale zadanie już numer 3, numer 4 już wymaga trochę rozpisywania. Teraz co tu możemy zrobić? Czy możemy to dodać? Absolutnie nie możemy. Dlatego, że tutaj jest liczba, a tu jest liczba razem z funkcją trygonometryczną. Czyli co często w matematyce robimy, jak nie damy rady dodać bądź odjąć?
wyciągamy przed nawias. Co nam się wyciągnie z tego i z tego składnika? Dwójka. Otwieram nawias i teraz, jak zabiorę z dwójki dwójkę, to zostaje domyślna jedynka. Dodać, jak zabiorę z wyrażenia 2 cosinus x dwójkę, to zostaje cosinus x. Nad i to przepisujemy. Teraz popatrz dobrze. U góry w liczniku jest 1 plus cosinus x i na dole w mianowniku jest to samo. No to jeżeli jest to samo, ja to mogę skrócić. Czyli to skrócę z tym oczywiście w domyśle do jedynek, bo jest identyczne. I teraz, co mi zostanie u góry? 2 razy 1, czyli 2, a na dole 1 razy sinus x, czyli sinus x. Popatrz, czy to mieliśmy dostać? Tak, oczywiście. Mieliśmy dostać to, czyli to się równa prawa strona. Czyli zatem lewa strona równa się prawej, czyli czy jest to tożsamość trygonometryczna? Oczywiście, że jest to tożsamość trygonometryczna. Po zrobieniu, mój drogi, tych 4 zadań, mam nadzieję, że troszkę chociaż rozjaśnił Ci się temat, który w matematyce jest dosyć trudnym tematem. Młodzież tego tematu nie lubi, dowodzenie tożsamości trygonometrycznych, dlatego że wymaga tutaj ten temat wnioskowania, analizowania, prawda? Więc to są rzeczy dla takiego przeciętnego ucznia dosyć trudne. Mam nadzieję, że to, co Ci powiedziałam, Ci wystarczy, żeby opanował te treści w stopniu przynajmniej wystarczającym. Jeżeli Ci się podobało, zapraszam Cię na kolejną moją lekcję.